Powrót do Legolandu. Baj Konrad Ak Aksinowicz. Podwórko świt. Młody mężczyzna Tomek, 25, z gęstą brodą, kurtce i spodniach dżinsowych, idzie wzdłuż chodnika. Taszczy za sobą dwie zniszczone walizki na kółkach. Siada na ławce. Rozgląda się dookoła, obserwując duży dziesięciopiętrowy blok. Oddycha głęboko. Winda potem. Tomek jedzie windą. Zatrzymuje się na siódmym piętrze. Korytarz. Potem. Tomek staje przy drzwiach, dzwoni dzwonkiem, czeka. Zamek powoli się otwiera. W progu stoi otyły mężczyzna w białym naciągniętym podkoszulku. Hans, 45 lat. Patrzy za za łańcucha. Tak? Czy y tutaj mieszka Helena Malinowska? Tak. Co się stało? Nie, nie, nic. Czy mogę z nią porozmawiać? Helena, jakiś pan do ciebie. Słucham. Dzień dobry. Proszę. Helena patrzy na Tomka, potem na walizkę, na której przyczepiona jest czerwona wstążka do nadgarstka. Tomek? Tomek? Synu. Helena e... zdejmuje łańcuch, Tomek rzuca się do uścisku. N nie przez próg, chodź, chodź. Tomek wchodzi do środka, za nim dwie duże walizki. Kuchnia, świt. Tomek siedzi przy drewnianym kuchennym stole, rozgląda się po kuchni. Nie poznałam ciebie z tą brodą. Boże, jak ty mnie przestraszyłeś. Powinienem uprzedzić. Co dopiero biedny Hans, który widział cię tylko na zdjęciach. Hans pali papierosa przy otwartym oknie. Ja nawet nie wiedziałem, kto to. Nigdy cię nie widziałem z brodą. Powinienem ją zgolić. Jesteś głodny? Nie, nie, nie mamo. Zaraz ci coś zrobię. Zmęczony, długo leciałeś? Helena dotyka twarzy Tomka, uśmiecha się. Dobrze, że jesteś w domu, synku. Duży pokój, świt, walizki pootwierane. Helena bierze ubrania i wrzuca do kosza na brudną bieliznę. W salonie z, dwiema wygodnymi, z dwoma wygodnymi fotelami i okrągłym stołem na środku leży Tomek na dmuchanym materacu przykryty otwartym śpiworem. Nie ma narożnika? Wiesz, kto dostał narożnik. <grym> Naprawdę? Aha, uh -huh, i tapczano półkę. <grym> nie, no nie wiedziałem. <grym> Prześpi się parę godzin. Tam teraz u was musi być jeszcze ciemno. Helena całuje Tomka i wychodzi. Leży na materacu, patrzy w sufit, kamera najeżdża na niego. Zawsze wiedziałem, że nie potrafię za dobrze opowiadać. Zacząłem tak trochę może z dupy, strony, ale nie wiem od czego tak naprawdę zacząć. Za oknem pierwszy promień słońca wbija się do mieszkania. Kamera odsłania okna, by zobaczyć pierwsze promienie wschodzącego słońca z za bloków. Sklep spożywczy świt, 1998 rok. Słońce oświetla szare bloki osiedla. Ludzie idą do pracy. Gazeciarz rzuca stos gazet przed kioskiem. Piekarz przywozi świeże pączki i bułki do sklepu. Pani wychodzi z pieskiem na spacer. To będzie ciepły, piękny dzień. Alek, 45 lat, stoi przed sklepem. Wychudzony, czerwony na twarzy, opuchnięty z tygodniowym zarostem. Przygląda się temu wszystkiemu. Przychodzi starszy mężczyzna Ziutek, 70 lat. Pijaczek, kloszard. I co? Mama, spokojnie. No to dawaj. Ziutek wyjmuje wino marki Wino. Odcina nożykiem plastikowy kurek i pije z butelki. Alek nie może się doczekać. Dostaje, pije. Mało. Mieszkanie Damiana, pokój świt. Tomek, 18 lat, śpi. Promień światła wędruje po jego twarzy oślepiając. Otwiera oczy. Przychodzi Damian, lat 18. Spójrz się. Która jest? Śniadanie masz na stole. Zrobiłeś mi śniadanie? Ty wariat. Podwórko, dzień. Tomek idzie chodnikiem. Widać inne dzieciaki idące tą samą drogą. Podbiega do dwóch niezbyt urodziwych dziewczyn w okularach, Marty i Tamary, siedemnastki. Macie zadanie z matmy? Nie. Macie czy nie? No, mamy, ale nie dla ciebie. Ej. No nie damy ci już żadnego zadania, tylko nas wykorzystujesz. Naprawdę? No mm. jak wykorzystuję? Możesz się z nami umówić, to ci pomożemy jakie jak robić. Podwójna randka. Z pocałunkiem? Czy spadaj z zboczuciu. Sklep spożywczy potem. Alek pije bełtem kolejny łek wina, marki wino. Jest już więcej tych pijaczków: Ziutek, Heniek, Maciek, Tobiasz, Radek, wszyscy dobrze po sześćdziesiątce. Ej, to nie jest twój syn? Odsuńmy się na chwilę. Alek kryje się, zasłaniając kolegami. Tomek przechodzi obok sklepu z Martą i Tamarą, patrzy w stronę Alka. Nie wygłupię się, Alek. Twój syn już przeszedł. To już nie jest mój syn. Liceum Ogólnokształcące. Potem dzieciaki wchodzą do starego budynku ceglanej szkoły. Na tablicy widnieje napis: 18 liceum ogólnokształcące, imienia walczących lotników. Tomek wchodzi do środka. Klasa, dzień. Pani Barbara, lat 55, śledzi nazwiska po liście w dzienniku. A do tablicy przyjdzie. Dzieciaki ze spuszczonymi głowami patrzą w zeszyty i książki. Wertują poddenerwowani oprócz Tomka. Spokojnie patrzy w stronę pani Barbary. Zaraz mnie zapyta. No. Nawet się nie boję. Nic nie umiem. Generalnie nic nie umiem już od trzech lat tego więzienia. Nie mam do nich żalu, że pytają. To tylko ich praca muszą pytać. Bo jak nie zapytają, to będą, będą z tego mieć tylko nieprzyjemności. Zresztą, czy, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Tomek patrzy w stronę kamery. Mam na imię Tomek i mam całe szkolnictwo w dupie. Samo szkolnictwo też już wie, że mam ich w dupie, bo siedzę drugi raz w tej samej klasie. Ciekawe. Że nic nie pamiętam z tamtego roku. Czuję się, jakbym przeżywał te lekcje na nowo, choć nie opuściłem w tamtym roku ani jednej godziny. Nawet dostałem wyróżnienie i książkę o Edisonie za frekwencję. Może Tomek? Dzieciaki patrzą na Tomka, który wstaje i idzie z uśmiechem do tablicy. Na zwolnieniu. A nie mówiłem? Zapytała. Pierwszą rzeczą, rzecz, którą robiłem, kiedy mnie już pytały, to przeciągałem sprawę. A pytały, bo muszą pytać. Bo nie ma tam żadnej oceny z odpowiedzi, lub są oceny niedostateczne, które według nich są niepokryte innymi podobnymi ocenami. No dobrze, Tomek, e, jesteś przygotowany? No, zależy z czego, pani profesor? No, Z tego, co wczoraj przespałeś na lekcji. No to myślę, że tak. Klasa śmieje się. Pamiętasz, o czym wczoraj mówiłam? Chociaż tyle? Tomek rozgląda się po klasie, dzieciaki próbują podpowiedzieć mu, o czym była wczorajsza lekcja. Cicho, bo zaraz. Wszyscy wyciągniecie karteczki. Tomek jest sam. Uśmiecha się do pani Barbary. A co cię tak śmieszy? <noise> Myślę, że nie chcę pani wiedzieć. <noise> to bardzo niebezpieczne myśli. A? A może jednak? Uśmiecham się do pani... sympatii. To może opowiesz całej klasie o y, trenach Kochanowskiego, co? <noise> no Mógłby mi opowiedzieć, ale tak naprawdę powinni o tym wiedzieć z wczorajszej lekcji, czyż nie? Bardzo słuszne spostrzeżenie Malinowski. Jednak y, chciałabym usłyszeć tego od ciebie. Też dziwne, bo pani też powinna o, o tym wszystkim wiedzieć i to najwięcej, przepytywanie mnie z informacji, które wczoraj pani i tak już nam przekazała, mówi tylko o tym, jak bardzo nie jest pani pewna swojej taktyki dydaktycznej, a to rodzi strach, bo jeśli mówiłaby Pani interesująco o trenach, a nie czytała tych formułek ze Starego Zeszytu, który pamięta niejedną klasę, Byłaby Pani pewna, że umiemy wszyscy dany temat i nie musiałaby Pani nikogo pytać. Ty nie bądź taki do przodu, bo pójdziesz zaraz do pedagoga. To pani już zaczęła dawno temu. Zaraz skończę. Ciekawe, bo nawet jeszcze na żadne pytanie naprawdę nie odpowiedziałem. Pytanie jest proste. Wiesz, czy nie wiesz? Bo chciałbym powiedzieć, że nie wiem. Niestety wiem, że za dużo Pani profesor, i to mnie przeraża. Przeraża mnie to tak, jak te informacje. Tak jak te informacje plączą się po mojej głowie. Przeraża mnie to, jak bardzo zaśmiecają mój czysty umysł. Przez panią zresztą. Bo to, czy umarła temu poecie córeczka, jak się z tym czuł, jest mi tak naprawdę obojętne. Siadaj! Tomek uśmiecha się i wraca do ławki. Myślisz, że zabawiając klasę coś osiągniesz? Zaraz będzie koniec roku i znowu będziesz zagrożony. Tym razem nie będziesz powtarzał Malinowski. Tym razem po prostu będziesz musiał iść do zawodówki. Tomek siada. Jakbym w ogóle się bał jej zawodówki. Korytarz, dzień. Tomek siedzi pod ścianą i pisze w zeszycie. Inni uczniowie przechodzą, rozmawiają, śmieją się. Szkoła niczego mnie nie nauczyła. Byłem niedostatecznie przez nią traktowany. Nauczyła mnie za to, jak można ośmieszyć człowieka. Jak można karać, kombinować, kapować, zastraszać. Nauczyła mnie takich słów jak hamstwo, debilizm, wzór, strach, tempak, szacunek i wdzięczność. Podchodzi do niego dziewczyna Ida, osiemnastka. Co tam? Nic. Słyszałam, że dostałeś pałę. Pałę to wiesz, gdzie ja mam. Mm, wiem. Ida przytula się do Tomka, dotykając jego krocza. Tęskniłam. No ja nie. A czemu taki jesteś? Nie wiem. Nie tęskniłeś? Nie. A, a co ty na to, jak ci powiem, że nie mam miesiączki? No co ja mam z tym wspólnego? Zastanów się. A nie masz? Może? No to zrób test? No, nie mam kasy na test. A kiedy miałaś mieć? Tydzień temu. Tomek. Pojebało cię? Dopiero teraz mi o tym mówisz? No ale nie było cię w ogóle. No nie mogłam się jakoś z tobą skontaktować. Dobra, musimy to załatwić jeszcze dzisiaj albo teraz. Chodź, chodź, chodź szybko. Nie, teraz to mam sprawdzian. Apteka dzień. Tomek stoi w długiej kolejce starych ludzi podchodzących do okienka. Po co to wszystko? Po co ta edukacja? Po co to życie, skoro wszyscy wylądujemy w starych, niepotrzebnych, zwiedniętych ciałach, posuwających się powoli do okienka z dawką kolejnego placebo lub innych środków zmniejszających nasz ból? Wstyd mi za starych ludzi, za to, że są chorzy i tacy nieprzydatni. Wstydzę się za to, że czego nie osiągnęli, stojąc tu w starych kozakach, starych futrach. Te już dawno nie muszą się martwić o okres. Ich okres przeminął już dawno temu. Po co to wszystko? Dlaczego ktoś musi im cały czas pomagać? Proszę. Jest test ciążowy? Mhm. Czy nie jesteś przypadkiem na to za młody? To dla mojej mamy. Sprzedawczyni patrzy podejrzliwie. No, proszę mi dać ten test. Sprzedawczyni wysuwa pudełko z testem ciążowym. Ubikacja dzień. Tomek siedzi na parapecie. Otwierają się drzwi. Wychodzi i da z testem. Trzy minuty. Dawaj. Ej. Tomek zabiera jej test. Spieszę się. Sala lekcyjna dzień. Stary profesor, 68 lat, łysy w garniturze, stoi przy mapie Polski. Grupa B. Z podanych poniżej osób wybierz te, które założyły konfederację Targowicką. Nestor Sapiecha, Szczęsny Potocki, Sawery Branicki, Juliusz Ursyn Niemcewicz, Andrzej Zamojski, Seweryn Żywuski. Wszyscy piszą test. Niektórzy ściągają, Tomek nie pisze. Patrzy na całą klasę zaciskając w ręku plastikowy test ciążowy. Czego oni nas chcą nauczyć? Tomek wyjmuje test. Ręka starego profesora wyrywa mu test. Co to jest? Ciągasz? Nie, panie profesorze. Co to za urządzenie? Chcesz nas wszystkich przychytrzyć? Nie, to jest test. Test to masz tutaj na kartce. Dobrze. Profesor rzuca na stół test. Zajmij się lekcją. Tomek patrzy na test. Na teście widnieje tylko jedna kreska. Oddycha z ulgą. Piękna dziewczyna Anna, 18 lat, patrzy na niego z załawki. Uśmiecha się dwuznacznie. Ubikacja potem. Ania i Tomek uprawiają seks w ubikacji. Ktoś wchodzi do środka. Tomek zasłania Annie twarz, by nic nie mówiła. Dyszą. Sklep spożywczy, dzień. Na zwolnieniu Alek przewraca się na ziemię. Próbuje się podnieść. Jest kompletnie pijany. Idzie parę kroków i znowu upada. Ludzie patrzą na niego, kiwają tylko głowami. Winda potem. Alek leży w windzie. Otwiera oczy, jest zasikany. Do środka wchodzi kobieta z psem. Pies pije z kałuży moczu. Wstyd. Zamykają się drzwi od windy. Winda jedzie na dół. Duże mieszkanie, korytarz, dzień. Alek wchodzi do mieszkania i zsuwa się na podłogę. Ma na imię Alek. Jest aktorem. Chciał być lotnikiem, zresztą sam nie wie, kim tak naprawdę chciał być. Ale został aktorem. Ma czteropokojowe mieszkanie, dokładnie 91 metrów kwadratowych. Przedpokój wykonany jest z korka, a posadzka z płytek ceramicznych. Ostatnio grywa w przedszkolach. Kobiece dłonie biorą ręce Alka i, sunie, i suną jego ciałem po długiej ceramicznej posadce, Zakręca do ciemnego pokoju po lewej stronie, podnosi go na łóżko, zdejmuje jego płaszcz i buty. Zdejmuje zasikane spodnie, zdejmuje jego zasikane majtki, ale jest teraz nagi. Przykrywa go kocem. Gra spektakl o wesołym klaunie, który instynizuje wiersze Tuwima, Brzechwy, Fredry. Dzieci nie, nie siedzą biernie, ale czynnie uczestniczą w tym całym przedsięwzięciu. Nienawidzi tej roboty. A! Zapomniałbym. Jest moim ojcem. Żuku. Helena, lat 40, kobieta w średnim wieku, patrzy na Alka. Wychodzi z pokoju. Pokój dzień. Widać pusty pokój, cały oklejony plakatami z Gwiezdnych Wojen, i innych filmów: Pulp Fiction, Jurassic Park, pokój pomalowany na żółto. A gdzie niegdzie namalowane są czarne Żuki, by na środku pokoju widniał napis Beetlejuice. Jest też biurko, na którym widnieje napis Zaczynam się uczyć. Na środku porozwalane klocki LEGO i nieskończony LEGO domek. Zacząłem może tak z dupy strony. Nigdy nie potrafiłem opowiadać. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Widzicie, ja, ja nie potrafię poskładać za bardzo tych wszystkich myśli. Dajcie mi trochę czasu, a zaraz wszystko się jakoś ułoży w całość. Może zacznę od lego. O, tak. Zacznę od klockównego. W przedszkole 1984 rok. Dzień. Słoneczny dzień. Małe dziecko, Tomek, lat 6, wychodzi z przedszkola. Miałem zajebiste dzieciństwo. Przed przedszkolem czeka Alek, 32 lata, uśmiechnięty w sandałach i wąsach. Podchodzi do małego i daje mu wielką paczkę. Żuczku, poniesiesz to dla mnie? To papierosy dla babci. Alek wręcza dużą paczkę Tomkowi, opakowaną w szary papier z emblematem sklepu Peweks. Alek idzie chodnikiem. Mały Tomek zaraz przed nim z wielką paczką. Od początku wiedziałem, że to nie mogły być papierosy. Zresztą dobrze wiedziałem, jak wygląda wagon papierosów. Każde dziecko dobrze wie, że wagon papierosów jest prostokątny, składający się z dziesięciu małych paczek. A to przecież było większe i kwadratowe. Choć mogły to być trzy wagony i wtedy miałoby to jakiś sens. Tomek idzie z paczką, trzęsie nią tak, by nie widzieli tego rodzice. Paczka dziwnie chrobocze. Ale to nie mogły być papierosy. Duży pokój, mieszkanie, dzień. Mały Tomek chodzi na czworakach pod stołem, pomiędzy butami dorosłych. Widać rejstopy starych ciotek i garnitury wujków. Wanda była siostrą mamy i przyjechała pierwszy raz z zagranicy. Dokładnie ze Stanów Zjednoczonych. Dla dalszej rodziny to wydarzenie było ważniejsze niż przyjazd papieża, o czym wiedziałem od początku, bo dostałem od niej na start zegarek elektroniczny. Mały Tomek patrzy na różowy zegarek elektroniczny ze świnką Pigi. Zegarek był dla dziewczynki, bo ten dla chłopca dostał mój młodszy kuzyn. Ale. I tak miałem to w dupie. Miałem ważniejsze sprawy na głowie. Tomek zerka w małą książeczkę Lego z artykułami zestawów średniowiecznych. Kamera przybliża się do dwóch zamków. Chodziło o zamek. Nie wiem, jakie siły mną wtedy rządziły, ale wiedziałem, że tylko ona może mi pomóc, by mieć zestaw 6073. Mały Tomek patrzy na rysunek z dwoma zamkami. Wiedziałem, że nie mam szans na, na tego kolosa z mostem zwodzonym i kratami, ale ten mały zameczek 60 tyś, 6073 był czymś osiągalnym, a, a ja nie miałem nic wtedy do stracenia. Tomek podchodzi na czworakach do pięknych butów na obcasach z pięknymi białymi rajstopami i skórzaną mini spódniczką. Tomek zaczyna tarmosić jedną z nóg. Pod stół schyla się Ciocia Wanda, lat 45, wystylizowana dama z wyrazistym makijażem. A co ty tutaj robisz? What? Tomek pokazuje jej zestaw LEGO 6073. Bardzo chciałbym to mieć, ciociu. A co to jest? Zamek. Tomek daje jej książeczkę z nakreślonym w kółku zestawem. Wanda patrzy z powagą. On jeszcze bardziej poważnie. Podwórko dzień. Tomek idzie chodnikiem wzdłuż swojego podwórka. Widać dzieci bawiące się i skaczące w dal w piaskownicy. Mała dziewczynka Marta, trzy lata, charakterystycznych kokardach patrzy w stronę Tomka. On obraca się uśmiechnięty. Na drugim planie widać starszych pijaczków, którzy popijając piwko kiwają głową na powitanie do Alka. Ten nie zwraca na nich uwagi. Mieszkanie, mały pokój potem. Tomek rozpakowuje pudełko. Odsłania zamek Lego, zestaw 6073. 673. To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Otwiera wieczko pudełka, odsłaniając pięknie zapakowane w plastik klocki. Mieszkanie, duży pokój potem. Helena i Alek razem składają z instrukcji zamek, szukając odpowiednich klocków. Tomek przygląda się temu, trzymając konia z rycerzem. Ja nie wiem, jaki to był dzień. Czy piątek, środa, czy sobota? Wiem tylko, że wszystko zaczęło się tego dnia. Od tego dnia mogłem już wybudować wszystko, a rodzice byli tak bardzo razem i tylko dla mnie. Podwórko, dzień. Dzieci biegną, bawią się w chowanego, chowają się do różnych zakamarków za drzewem, za budką. Tomek biegnie, chowa się za piaskownicą. Zaraz potem przybiega Marta i kryje się razem z nim. Kiedy jest się dzieckiem, jedyną rzeczą, którą się chce i się potrafi robić, to zabawa. Wstajesz po to, by się bawić. Żyjesz po to, by się bawić. I idziesz spać z nadzieją, że się obudzisz i jak najszybciej, by się bawić. Patrzą dokładnie, jak grube dziecko, moskit, lat 5, chodzi i szuka dzieci. Kiedy idzie w lewo, dziecko z prawej strony przybiega, by zameldować się ręką. Kiedy dochodzi do piaskownicy, zauważa Tomka i Martę. Zaczyna biec do miejsca zaklepywania. Tomek i Marta biegną za moskitem. Wyprzedzają go, meldując się przed nim. Śmieją się z jego nieudolności. Moskit. Musisz się bardziej postarać. Sam jesteś, Sroskit. To chyba jedyna rzecz, którą mogę sobie teraz przypomnieć. Sala terapeutyczna noc. Tomek, lat 30, z dwudniowym zarostem siedzi na krześle. <słuch> Może jak coś mi się przypomni, to powiem. Nie, no, naprawdę, dzieciństwo miałem ok. No, było ok. Podwórko zaraz potem. Marta, lat 5, uśmiecha się. Moskit próbuje dorwać Tomka, lat 6, który ucieka mu dookoła dużego drzewa. Moskit zabiega go z drugiej strony bez rezultatu. Chcesz już skończyć? Chyba tak. Nic już nie pamiętam. Tomek zatrzymuje się na chwilę. Widzi, jak w oddali leży starszy mężczyzna. Wygląda, jakby był nieżywy. Nikt oprócz niego nie zwraca na mężczyznę uwagi. Moskit, wykorzystując nieuwagę Tomka, dorywa go i rzuca na ziemię. Tomek poddaje się temu, nie walcząc. Patrzy na leżącego mężczyznę. Sala terapeutyczna zaraz potem. Tak, chcę już skończyć. Terapeutka, lat 40, uśmiecha się do niego, rozgląda się po sali. No dobrze, to kto następny? Rozgląda się odsłaniając grupę 12 ludzi w wieku od 30 do 35 lat, smutnych, niechętnych, pogrążonych w swoich myślach. Wśród nich jest Tomek. Przed placówką terapii rok 2010 noc. Tomek wychodzi z bramy w towarzystwie ludzi z grupy. Do przyszłego wtorku. Do przyszłego. Tomek wsiada do swojego Mercedesa. W Mercedesie noc Tomek prowadzi samochód wzdłuż ulic większego miasta. Skupiony w swoich myślach sam. Apartament, noc. Otwierają się drzwi. Do środka wchodzi Tomek, zapala światło. Kochanie, wróciłem. Nikogo nie ma w domu. Zapala światło, jakby rozbudzał to całe wnętrze. Włącza telewizor, włącza projektor, włącza komputer, włącza Skype'a, włącza Facebooka, włącza e-maile. Apartament, kuchnia potem. Tomek przygo przygotowuje sobie herbatę, zaparza ją. Salon przed komputerem. Potem. Tomek popija herbatę, czatując na komputerze. Może dzisiaj? Czeka na odpowiedź na komputerze od Alicji. No dzisiaj może już nie. A może jednak? Mm, mam za daleko. Oj, tamujta. Ty przyjeść. Ja mam wolną chatę. <noise> Żartowałam, nie mogę teraz. Jest w domu? Nie ma. No to? N nie kuś mnie. No nie kuszę, grzecznie pytam. <noise> Nic, co robisz, nie jest grzeczne, wiesz? Za to mnie lubisz. Kusisz. Kuszę. Sypialnia noc. Alicja, lat 25, i Tomek, 30, uprawiają seks. Alicja głośno krzyczy, aż w końcu dochodzi. Masz wodę? Tak. Tak, wodę ma. Sypialnia potem. Tomek i Alicja leżą obok siebie. Znowu się pytał. Dokładnie po tym, jak się z tobą widziałam. Tak to jest, że zawsze kiedy się z tobą widzę, on dzwoni. A kiedy się nie widzimy, to nic się nie dzieje. Dziwne. To myślisz, że podejrzewa? Nie wiem, mówił mi ostatnio o jakimś śnie, że kochałam się z obcym mężczyzną i było mi dobrze. Że miałam podrapane plecy. Kazał mi je pokazać, czujesz? Podrapane plecy moja droga, to mam ja. Mhm, naprawdę? Znowu? Przepraszam, zapominam się. Nic się nie stało. Tomek, chciałbym porozmawiać. Bo ja się nie zabezpieczam. Chcę, żebyś o tym wiedział. Jestem ostrożny. Ach, gówno jesteś! To co mam ci powiedzieć? Wiesz, jak jest chujowo z tymi gumami. Tomek, przecież nie chodzi tylko o ciążę. To o co chodzi? No wiesz o co. Nie wiem. Pomasujesz mi plecy? Tomek odwraca się na plecy, ma całe podrapane. Chodzi mi o inne kobiety. Co inne kobiety? No wiesz co? No, nie martw się o inne kobiety. Nie, nie ma żadnych kobiet. Mnie też nie ma, prawda? Przecież jesteś. Alicja wstaje, ubiera się. Co robisz? Idę. Nie idź. Nie chcę zostawiać tutaj na noc, za bardzo się przyzwyczajam. Daj spokój. Dam. Kiedyś ci dam spokój, Tomeczku. Podwórko dzień. Tomek wysiada z samochodu, idzie wzdłuż podwórka. Wszystko jest zmienione. Inny plac zabaw, inni ludzie na ławkach. Tomek wchodzi do budynku. Winda dzień. Tomek jedzie windą na siódme piętro. Winda jest nowoczesna, z otwieranymi drzwiami. Mieszkanie, duży pokój. Helena, lat 55, siedzi z laptopem na wygodnym fotelu. Obok niej siedzi Hans, 53, z laptopem na drugim wygodnym fotelu. Oglądają telewizję. Tomasz, ty już zdecydowałeś, czy chcesz, bym zrobił ci ta poliso? Tomek leży wygodnie na przeciwległej kanapie. Jeszcze nie, Hans. No to zastanów się, proszę, bo muszę dać odpowiedź jeszcze w tym tygodniu. Dobrze, Hans. Mamo. Oj, zostaw go już. Jak nie chce, to nie chce. Był Alek? Był. – Jak? – No dobrze, bardzo dobrze. O, to dobrze. A, m, przeniósł ci twoje pity i mówił, że jeden odesłali z powrotem, bo nie było go w domu. Może powinienem się zameldować u ciebie? No zobaczymy. Na razie musisz zabrać swoje zabawki. Piwnica, komórka. Hans zapala światło w starej piwnicznej komórce. Oni już się już dwa razy włamali, a my musieliśmy to przenieść z domu, bo mamy teraz nową szafę. Hans pokazuje Tomkowi kącik, gdzie są wszystkie jego zabawki. Stare ludziki, statki z gwiezdnych wojen i ogromne pudełka LEGO. Może po prostu to wyrzucisz? Łazienka wieczór. Do wanny z wodą Tomek wsypuje zakurzone klocki Lego. Wpadają do wody, unoszą się na wodzie. Salon na czerwonym dywanie. Tomek wysypuje klocki na podłogę, jest tego wielka sterta, kolorowe klocki różnego rodzaju koloru. Ludziki z różnych zestawów, wciąż uśmiechnięte. Konie, różnego rodzaju okna, drzwi, elementy, z których można ułożyć wszystko, co się tylko chce. Tomek zaczyna grzebać w tych klockach. Znajduje konia z żółtym siodłem. Jak już mówiłem, nie potrafię za dobrze opowiadać. Sala teatralna, widownia. Tomek lat sześć. Siedzi na widowni w pierwszym rzędzie pomiędzy innymi dziećmi. Trzyma kurczowo konia z Lego, żółtym siodłem i rycerzem. Rodzice byli aktorami i pracowali w teatrze lalek. Tomek dłubie w nosie. Na scenie w tej chwili Alek lat 33, przebrany za chatkę Baby Jagi w samych pończochach ma wielką chatkę na ciele. Ręce są niby drzewem, a przez okna można zobaczyć jego twarz i wąsy. Halina, zobacz, co on robi. Helena, lat 28, za parawanem, animuje lalką Jasia, obok niej inna aktorka animuje lalkę Małgosi. Nic tu na to nie poradzę, Małgosiu. Z punktu widzenia Alka z chatki baby Jagi. Alek widzi, jak Tomek w pierwszym rzędzie dłubie w nosie, po czym bierze to do ust i zaczyna jeść. On to jest Kubany. No przecież nie zejdę i mu nie powiem, prawda Małgosiu? Sala teatralna, widownia. Tomek siedzi i ogląda przedstawienie. Z jego punktu widzenia widać to bardzo malowniczo. Chatka baby Jagi stoi na tle wielkiego lasu, który zamienia się w parawan, po którym chodzi Jaś i Małgosia. Ale nie wiem, o czym ty w ogóle mówisz. Zobacz, chatka, Jasiu, cała w piernikach. Dzieci się śmieją. Na pewno można go zjeść. Spróbujemy. Jaś podchodzi do chatki, odrywa kawałek piernika z chatki. Ojej, jaki dobry ten piernik. Tomek dłubie w nosie i wydłubuje kozę, zaczyna się na nią patrzeć. Nawet nie myśl o tym. Ale dobre. Nawet nie myśl. Tomek patrzy na kozę, bierze ją do buzi i je. Chatka. No nie. Chatka schodzi ze sceny. Dzieci są przerażone. Krzyczą. Podchodzi do małego Tomka i rękami w kształcie konaru drzewa wyrywa małe rączki, którymi dłubał w nosie. Jeszcze raz będziesz dłubał w nosie żuku, to zabiorę ci całe lego. Chatka wyrywa mu konia i szybko wskakuje na scenę, jak gdyby nic się nie stało. Tato! Tomek przestaje dłubać w nosie, wyciera sobie rękaw o fotel. Miałem dziwne dzieciństwo. Zakład pracy sala, mnóstwo dzieci siedzą dookoła Mikołaja z czerwonym strojem i siwą brodą. Ojciec był klaunem, wilkołakiem, lisem, przecherą, diabłem, kosmonautą i tak dalej, ale, ale zawsze będę go pamiętał jako Mikołaja. A co ty mi zaśpiewasz, piękna dziewczynko? Mała dziewczynka siedzi na kolanach Mikołaja, śpiewa piosenkę. U siedzą jak anioł dzieweczki, przędzą sobie, przędzą jedwabne niteczki. Kręć się grzeczno, widź się tobie, widź. ta panienka lepiej, która dłuższa nić. No brawo, brawo. Wszyscy biją brawo. To jest dla ciebie paczka, bądź grzeczna. Dziewczynka dostaje zakładową paczkę z pomarańczą, czekoladą, cukierkami i wafelkiem. Tomek siedzi pomiędzy dziećmi. Kiedy nie mogli nic ze mną zrobić, jeździłem na imprezy zakładowe i zawsze dostawałem paczkę. A teraz Tomasz. Tomek biegnie i wskakuje na kolana Mikołajowi. Byłeś grzeczny, Tomaszu? No przecież wiesz, tato. Dzieci śmieją się. Ale ja nie jestem twoim tatą, jestem Mikołajem. Jak ty nie jesteś moim tatą? To dlaczego nosisz jego buty? Dorośli śmieją się z sytuacji. Mikołaj patrzy na swoje buty w niczym nie przypominające stroju Mikołaja. Inne dzieci też powoli zaczynają kumać ściemę. Zaśpiewaj może jakąś piosenkę, lepiej. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo może rozum dwie ręce i pięść. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy coś tam, tam, których nie jesteś wart. Mniej niż zero, mniej niż zero. Tomek siada na miejscu pomiędzy dziećmi, trzyma w ręku foliowy worek zakładowy, w której oprócz słodyczy jest mała paczka klocków Lego. Dlaczego ty dostałeś klocki, a ja nie? Ej, mamo, on dostał! Bo ja byłem grzeczny. Dziewczynka zaczyna płakać. Tomek patrzy na pudełko z samochodzikiem i motorem. Potem na Mikołaja. Czasami dostawałem ekstra Lego. Salah.